zacznę naszą dyskusję od pytania właśnie do współorganizatorów naszej dzisiejszej konferencji, współgospodarzy, czyli pani dr Karoliny Zioło-Kurzuk, aby jednak jeszcze pociągnąć ten wątek o roli instytucji publicznej jako w pewnym transferze dotyczącym CSR, w przypadku NGO, ale także szerzej, jak Narodowy Bank Polski tak naprawdę definiuje społeczną odpowiedzialność, nie tylko instytucji publicznej, ale także biznesu, bo przecież funkcjonuje także w otoczeniu, w którym mamy do czynienia z prywatnymi przedsiębiorcami, z graczami rynkowymi. Także będę to tutaj. Tak, słychać mnie? Trochę już na to pytanie we wstępie odpowiadał pan dyrektor Rzeszkiewicz, kiedy witał państwa i dziękował za moje przybycie. Ja też jako współorganizator teraz jeszcze dziękuję. Ale nasza działalność, nasza rola oczywiście jest definiowana przede wszystkim przez motto, które nam towarzyszy, ma wartość pieniądze. I wiemy o tym, że ta społeczna odpowiedzialność instytucji publicznej, jak każda zresztą instytucji czy firma, jest dwojaka. Znaczy właśnie swoich pracowników i tego wszystkiego, co się dzieje na zewnątrz. Najkrócej mogę powiedzieć o tym, jak dbamy o wartość pieniądza wewnątrz, jeśli chodzi o naszych pracowników. Najlepszym dowodem na to jest to, że jestem ciągle tutaj z państwem, nie chcę mi się przychodzić do pracy, a jestem w 37 tygodniu ciąży. Tak naprawdę, że moja firma jest bardzo przyjazna i prowadzi politykę, gdzie dba o wartość pieniądza. I pod tym względem na pewno w raporcie, który podałam w przyszłym roku, dotyczącym także kwestii pracowniczych, znajdziecie państwo bardziej szczegółowe informacje na ten temat. Na zewnątrz sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana, ponieważ Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym. Na przykład nasze relacje z bankami komercyjnymi to są, spotykamy się na przykład na spotkaniach Związku Banków Polskich i tam bardzo często rozmawiamy o dostępie do usług bankowych osób z różnymi niepełnosprawnościami albo osób zagrożonych wykluczeniem finansowym ze względu na ich sytuację finansową czy też z miejsca zamieszkania. I wtedy nasze propozycje czy zalecenia czasami spotykają się z pewnym oporem, chociaż nie zawsze, związanym oczywiście z aspektami prawnymi, tak? Znaczy kwestią dostępu do informacji na przykład osób głuchych czy osób niewidomych. To jest naprawdę długi proces, ale oczywiście też widzimy, że w przypadku banków komercyjnych na pewno idzie to do przodu i bardzo dobrze się sprawdza. Po drugie, dla nas jest niezwykle ważne też, żeby zacząć tę dyskusję, jak już powiedziane, właśnie w kontekście instytucji publicznej, czyli jakby takiej, która nie jest nastawiona na zysk, czyli jakby spojrzeć na to, jak taka instytucja publiczna naprawdę oddziałuje na środowisko, w którym dzieje, jak w którym działa i jak współpracuje ze swoimi interesariuszami. Kiedy tymi interesariuszami, jak w przypadku Narodowego Banku Polskiego, jest ogół społeczeństwa. A jeśli zdefiniujemy, że jest to każdy, to każdy to znaczy tak naprawdę nikt. Jeżeli możemy tylko powiedzieć, że wszyscy, to będzie bardzo trudno znaleźć grupę, do której się odwołujemy. Więc jakby bardzo duży trud włożyliśmy w to, żeby naprawdę zidentyfikować grupę, z którymi jesteśmy w ciągłym dialogu i są takie grupy i z którymi możemy naprawdę poprzez nawiązanie tego bliższego dialogu odpowiedzieć na ich realne potrzeby, związane przede wszystkim to, co jest dla nas najważniejsze, z informacją i z edukacją ekonomiczną. I to jest bardzo, i to na początku naszej działalności, kiedy zaczęliśmy 4 lata temu, to była bardzo trudna praca, więc zaczęliśmy oczywiście od środowiska osób zagrożonych wykluczeniem finansowym ze względu na niepełnosprawność. W tej chwili rozszerzamy te grupy, z którymi rozmawiamy, naszymi inicjatywami edukacyjnymi i innymi. Więc to jest bardzo uważne, czyli firmy komercyjne doskonale wiedzą, do kogo kierują swój produkt. Tak? Naszym produktem jest to, co mamy w portfelach, więc ta sytuacja też wygląda inaczej. Ale to jest jedna rzecz, a druga kwestia to oczywiście działanie samego banku jako instytucji i jego misji. Nie tylko kwestia spraw pracowniczych czy wewnętrznych, o czym już wspomniałam, ale choćby promowania postaw ekologicznych pośród pracowników, co zresztą robimy projektem EcoBiuro, gdzie staramy się pośród pracowników promować właśnie zachowania, które nie niszczą naszego środowiska. I wiele, 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 ja też mam nadzieję, że będę miała okazję, o którym miałam okazję powiedzieć. W każdym razie na pewno jest to dla nas spore wyzwanie, spore zobowiązanie, ale towarzyszy nam głównie szemoto, gdzie dbamy o wartość pieniądza, więc to jest dla nas najważniejsze. To jest chyba nasza definicja, tak naprawdę, społecznej odpowiedzialności.